Serdecznie witam. Tym razem chciałbym zaprosić w nadchodzące długie, jesienne, w zasadzie już zimowe wieczory na wysłuchanie opowieści znanego podróżnika, tym razem Romuald Koperski przez Syberię na Gapę. Książka dedykowana wszystkim Sybirakom, dzięki którym szczęśliwie powróciłem do domu. Bez wątpienia każda podróż oznacza pewną filozofię życia. Jest jakby soczewką, w której ogniskują się nasze marzenia, potrzeby, niepokoje. Podróż wyostrza spojrzenie, zwiększa dystans do problemów. To potrzeba konfrontacji z inną rzeczywistością, spotkania z innymi ludźmi. Wszystko jednak rozpoczyna się od marzeń, a te są przywilejem samotników. Powszechnie wiadomo, że wspólną cechą większości podróżników, alpinistów, grotołazów oraz innych osób w zaawansowanym stadium idiotyzmu jest fakt nieposiadania dostatecznej ilości pieniędzy, które umożliwiłyby im realizację planów. Ostatecznie jednak nie ma to większego znaczenia, ponieważ osobowość tych ludzi oraz prześladujący ich demon włóczęgi sprawia, że wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi i tak wyruszą w nieznane, nie dopuszczając przy tym myśli o niepowodzeniu swojej wyprawy. Instynkt wędrowania jest silniejszy od nich samych i choć skazują się na ryzyko utraty życia, walkę z samotnością, nierzadko zimno i głód, to robią to poniekąd na własne życzenie i chyba w tym tkwi ich ogromna siła. Człowiek nie jest w stanie prawie nic zrobić, gdy się coś takiego przeżywa. Zresztą nie jest to konieczne. Rozwaga spowodowałaby tylko zamieszanie. Sprawy toczą się same. Wszystko, co trzeba zrobić, ogranicza się do tego, by być gotowym do wyruszenia, gdy niewidzialna dłoń trąci cię lekko w plecy. Jeśli się temu poddasz, nie stawiasz pytań, jesteś bezpieczny. To nie mityczne bzdury. Później dniami, tygodniami, a nawet miesiącami człowiek się męczy, brnie niestrudzenie do przodu. Potem dochodzi do celu, jest miasto albo wieś, znów są ludzie, a w nim wszystko, czego człowiek pragnął. Po chwili okazuje się to wszystko śmieszne. Okazuje się, że bez tego można żyć doskonale. A potem znów się idzie do przodu. Eskapady takie są w pewnym sensie również ratunkiem dla ludzi dostatecznie już zniechęconych do życia, sięgających po alkohol, papierosy, tabletki, pieniądze czy religię. Pozwalają bowiem zagłuszyć dręczące ich poczucie beznadziejności istnienia. Podróże są porównywalne do działania narkotyku, aczkolwiek pozbawione jakichkolwiek niepożądanych skutków ubocznych. Chronią wiele osób przed obłędem i zaoszczędzają tym samym światu wiele niepotrzebnych zmartwień. Początek mojej pasji był wręcz schematyczny. Pobudzająca wyobraźnię młodzieżowa literatura, w szczególności powieści Jacka Londona, Wagabundy, okropnego ponoć pijaka. Opisy przyrody, awanturnicze charaktery bohaterów sprawiły, że byłem jednym z nich. Oczami chłopięcej wyobraźni przemierzałem tysiące kilometrów pustkowia. Budowałem w głuszy szałasy, polowałem, walczyłem o życie. Fantazja poniosła mnie do tego stopnia, że taskając na plecach uczniowski tornister, wyobrażałem sobie, że niosę traperski plecak. Nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że na osobowość moją padło nasionko, którego mechanizm wewnętrzny sprawił, że dopiero wiele lat później zakiełkowało, wyrosło i wydało owoc. Owocem tym stała się Syberia. Ciąg dalszy nastąpi wkrótce. Zapraszam do wysłuchania. Serdeczności, dar i już.